jaka fajna maseczka. Radio Lublin. Telefony sobie wyłączcie. Wzrok sytuuje nas na krawędzi świata. Słuch w jego centrum. Społeczeństwa ucha to społeczeństwa, dla których naturalnym kontekstem życia jest wspólnota. Bycie we wspólnym tu i teraz. To refleksja amerykańskiego filozofa i badacza mediów Waltera Onga, która jest bardzo nam bliska. Witamy Państwa serdecznie. Właśnie po to, aby zbudować wspólnotę, aby być razem wokół dźwięku, wokół słuchania, zorganizowaliśmy kiedyś, i to kontynuujemy, spotkania na własne uszy, aby słuchać wspólnie, słuchać kolektywnie Radia Artystycznego, aby stworzyć taką wspólnotę wrażliwych uszu, wrażliwych serc. Staramy się zapraszać do Lublina najwybitniejszych, najciekawszych twórców reportaży i słuchowisk. Obecna edycja realizowana jest dzięki wsparciu miasta Lublin. Ja bardzo, bardzo się cieszę. Jestem bardzo wzruszona, bardzo szczęśliwa, że dzisiaj możemy gościć w Lublinie osobę długo wyczekiwaną. Ta osoba zawsze była w drodze, zawsze była daleko, ale tak blisko nas, ponieważ jej reportaże stanowią zawsze dla nas inspirację, źródło wiedzy o bliskich i dalekich światach, no i dostarczają po prostu bardzo głębokich emocji. Laureatka najważniejszych laurów polskich i zagranicznych, między innymi nagrody Pri Italia, najważniejszej światowej nagrody w dziedzinie reportażu, nagrody Grand Press, Melchiora, złotego, srebrnego, Anna Dudzińska. Anna Dudzińska, przez lata związana z Polskim Radiem Katowice, jest dzisiaj z nami. Aniu, wspaniale, cieszymy się. Dziękuję, bardzo się cieszę, jesteś. Dzień dobry. No właśnie, z drogi, niemalże z drogi i dosłownie, ponieważ przemierzyłaś wiele kilometrów z Katowic, aby być z nami dziś wieczorem. A tak w ogóle bardzo niedawno wróciłaś na Śląsk. Po 4 latach mieszkania na zupełnie innej planecie, chciałoby się powiedzieć. Dosłownie chyba tak należałoby w Dubaju, w ogóle. W takim miejscu, które... To zaczerpnęłam z twojego reportażu, to właśnie określenie, to jest miejsce, które jest, w którym jest nadmiar wszystkiego. Jestem ciekawa, czy w tym miejscu, w którym jest nadmiar wszystkiego, czyli więcej niż wszystko, było coś, czego ci brakowało, a co kojarzyło się ze Śląskiem? No, byłoby oczywiście najłatwiej, gdybym powiedziała, że brakowało mi i przyjaciół, i rodziny, i najbliższych, i języka polskiego, ale to są takie oczywistości. Ja znajduję jakieś podobieństwa między tymi dwoma miejscami, między dwoma ośrodkami mojego życia, które stały się bardzo bliskie mojemu sercu, nawet wbrew troszeczkę temu nadmiarowi, bo ja nie lubiłam ani Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ani Dubaju za to pozłotko, które jest tak bardzo widoczne, które no, większość z nas myśli, że tylko to tam jest. Mnie się wydaje, że jednak to jest miejsce zdecydowanie bogatsze. Nie tylko najwyższe budynki świata, najdłuższe, najszersze, prawda? Oni się prześcigają w różnego rodzaju naj. Ale ja sobie myślę, że jest coś takiego bardzo zbieżnego, nawet kiedyś opowiadając o, uwaga teraz, śląskim szlaku zabytków techniki. Już komuś, na koncie taki przewodnik, taką tak, książkę. Komuś w Dubaju powiedziałam sobie, że to jest bardzo śmieszne, bo obydwa te regiony wyrosły na kopalinach. Wiem, co mówię, bo chodzi oczywiście o to, że i Śląsk, i bogactwo Śląska dawno, dawno temu wzięło się z tego, co w głębi ziemi, i bogactwo Dubaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a też wszystkich tych krajów Zatoki Perskiej, bierze się właśnie z tego, co pod ziemią. Ten rozwój w jednym i w drugim miejscu, w różnych czasach, ale nastąpił jednak bardzo, bardzo szybko. I ja uwielbiam taką metaforę, której kiedyś użył Lech Majewski, że na Śląsku słońce jest pod ziemią. Słońce w znaczeniu energii, siły tego regionu. Myślę sobie, że podobnie stało się
no, 200-300 lat później w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kiedy ten kraj z bardzo biednego z państwa, gdzie naprawdę beduińskie plemiona, to jest coś, co pamiętają dziadkowie, którzy tam mieszkają. Lata 50., 60. nad Zatoką Perską, to są chaty zrobione z palmy. I to jest taki obraz, który nam dzisiaj do tego świata bogactwa właśnie i najwyższych, najdłuższych i najszerszych budynków zupełnie nie przystaje, ale to jest wczoraj. To wszystko działo się tam wczoraj. Bogactwa obu tych dwóch regionów biorą się z tego, co pod ziemią. Wspomniałaś Lecha Majewskiego, a inny wielki reżyser, Kazimierz Kutz, powiedział, że o Śląsku, tutaj wracamy do twojego rodzinnego Śląska. Do moich korzeni. Do twoich korzeni, że o Śląsku można opowiadać dopiero, gdy ten Śląsk się opuści. Trudno mi z tym się zgodzić, bo wydaje mi się, że ty, Aniu, twoja mistrzyni Anna Sekudewicz, reportażyści ze Śląskiej Szkoły Dokumentu, o tym Śląsku opowiadają w sposób perfekcyjny. Powiedz, ale wiesz, czy ty... U mnie też troszkę się to wzięło z takiego patrzenia z zewnątrz. Muszę tutaj powiedzieć, że ja w sobie długo ten Śląsk gdzieś tam wykluczałam. Ja naprawdę jestem ze śląskiej rodziny, bardzo śląskiej. Moi rodzice mówią po śląsku. Nadal ten akcent jest dość mocno słyszalny, nawet kiedy się starają bardzo. I w jakimś sensie to kwestionowałam. Już wiele razy za to przeprosiłam w swoim życiu swoich rodziców, ale pamiętam taką scenę, kiedy wracaliśmy skądś z tatą i jadę z nim w autobusie i gdzieś tam na końcu stoimy i zaczęłam rozmawiać. Dlaczego ty tak musisz mówić? Ja no nie chcę tego języka w taki sposób słyszeć. Ten śląski, państwo przecież doskonale na pewno wiecie, jak on brzmi. Ja bardzo długo temu zaprzeczałam, temu skąd jestem. A potem tak się stało, że no pokochałam to miejsce na zabój, więc może ja też byłam troszeczkę na zewnątrz, żeby wrócić do niego, do środka i zobaczyłam no, ogromne bogactwo tego regionu, wartościową tożsamość i te wszystkie takie skarby, które my mamy i które uważam są zupełnie niezwykłe, bo one są związane, no myślę, że to jest do odczucia w wielu miejscach pogranicza. Tutaj też jesteśmy w takim miejscu, prawda, bardzo interesującym i ciekawym, ale tam chyba odczuwalne jest to jeszcze bardziej, gdzie zmieniały się siły panujące, gdzie byli Polacy, gdzie byli Niemcy, gdzie byli znowu Niemcy, gdzie byli Prusacy. To jest tak, że daje to jakieś bogactwo, taką siłę trwania, różne religie, co za tym idzie jednak bardzo duży rodzaj tolerancji, który jest jakby, wydaje mi się, jakąś immanentną częścią tego regionu. I myślę, że wielu ludzi takich jest. To oczywiście wszelkie uogólnienia, jestem po prostu absolutnym wrogiem uogólnień i takiego prostego mówienia, że no Śląsk jest wspaniały. No jest taki i taki, wiemy to, prawda, że tak jest. Pewnie mieszkańcy Lublina też są bardzo różni, ale wydaje mi się, że no właśnie z tego regionu wypływa taka wartość, która jest zupełnie niezwykła i ona dała mi bardzo duży bagaż. Dlatego chcę chyba o tym opowiadać. Właśnie, a o tym trzeba było opowiadać na nowo po 89 roku. Przecież cały okres PRL-u to była niejako walka z tą śląską tożsamością, właśnie chociażby z gwarą. I wiem, że wy radiowcy próbowaliście tę tożsamość czy odbudować, na pewno dowartościować. Tak, no Maria Pańczyk organizuje konkursy do dzisiaj po naszemu, czyli po śląsku. Popatrzmy na to w ten sposób. Ludzie w domu mówią jakimś językiem, który gdzieś w szkole jest kompletnie negowany. Poza domem no, ludzie się obruszają, że w takim języku ktoś mówi. Jakiż to musi być jednak no, taka tragedia wielka losów, prawda?
To również było na przykład w stosunku do języka niemieckiego. Mój tata, kiedy był małym chłopcem, mówił po niemiecku w domu. A jest z głęboko śląskiej rodziny, wcale nie śląskiej. To była wojna, mówił po niemiecku. Potem przez wiele lat PRL-u nie było ani jednego kursu, na którym mógłby w ogóle do tego swojego niemieckiego wrócić, bo na Śląsku nie można było organizować kursów języka niemieckiego. To była taka wyrwa. Myślę, że no winni jesteśmy teraz, żeby ciągle do tego w jakiś sposób powracać, ale też bardzo mocno mówić o tej kulturze i o jej wartości, i o jej wartości naprawdę wynikającej z tej różnorodności tych dwóch światów, i polskiego, i niemieckiego, jeśli już tak chcemy to przyporządkowywać, prawda? To jest no bardzo trudne może dla zrozumienia dla kogoś z zewnątrz, ale tak mi się wydaje, że bardzo ważne dla naszej tożsamości. Myślę, że człowiek musi umieć siebie jakoś określać w różnych kontekstach, i wielu ludzi, zresztą tak było przy spisach powszechnych, określało siebie jako po prostu Ślązaków, nie Polaków, nie Niemców, naprawdę Ślązaków. Ale to nie znaczy, że Niemców, jeszcze raz powiem, Ślązaków. I to jest chyba takie najważniejsze w tym wszystkim. No zobacz, Kasiu, to troszkę to teraz czujemy. Troszkę to teraz czujemy, prawda? Jest więcej zachorowań, przenieśmy to na dzisiaj. No ludzie z nadmorza zaczynają pytać, czy ktoś jest ze Śląska. Być może nie uświadamiając sobie, że gdyby w jego regionie testów związanych z koronawirusem było równie dużo, to może by się okazało, że tyleż samo jest zachorowań, prawda? Trzeba zrobić wszystko, żeby jakby tę łatkę, żeby ona stała się wartością. Dla mnie to jest bardzo ważne. Tym bardziej, że Śląsk się tak fantastycznie zmienia. I ty o tym nie tylko nagrywasz dźwięki, ale również piszesz, bo oczywiście chyba wszyscy wiedzą i znają twoje wspaniałe felietony o architekturze. Ale ja chciałabym jeszcze powrócić do początków opowiadania o Śląsku, o tym pierwszym bardzo trudnym etapie transformacji, kiedy Śląsk był wciąż bardzo dotkniętym regionem, właśnie przez ową transformację, przez biedę, przez takie opuszczenie, brak pomysłu, co dalej. Za chwilę posłuchamy fragmentu twojego reportażu Ulice Węglowe. To jest reportaż szczególny, jeden z moich ulubionych, ponieważ tamten Śląsk brzmi. Słychać, że to jest region niezwykle bogaty dźwiękowo. Nie każdy region, na pewno każdy region Polski ma swoją specyfikę brzmieniową, ale Śląsk jest chyba takim szczególnie obdarowanym regionem, jeśli chodzi o dźwiękowość i możliwość budowania dźwiękiem pewnych znaczeń, pewnych metafor. Pamiętam entuzjastyczne przyjęcie tego reportażu na festiwalu Pri Europa w Berlinie w 2005 roku. Ten reportaż powstał rok wcześniej, w 2004 roku. Powiedz, Aniu, dlaczego odważyłaś się dotknąć tego bolesnego problemu i jak zdobyłaś odwagę, bo Państwo usłyszą za chwilę, że trzeba było też sporej odwagi, aby wejść do świata szopienic, gdzie grasowały, bo to już czas przeszły, bandy węglarzy. No chyba dla każdego z nas, dla każdej z nas najważniejsze jest, żeby dokumentować to, co się dzieje teraz, tak? Wtedy to było najważniejsze, co działo się na Śląsku. To znaczy ta potworna bieda, która pojawiła się wraz z reformą górnictwa, która była konieczna do przeprowadzenia. Nie mam co do tego dzisiaj wątpliwości. Nie mam tak samo, jak nie mam co do tego wątpliwości, że dzisiaj należy odchodzić od węgla. Niestety, ale to jest związane ze zmianą w strukturze rodziny. Proszę sobie wyobrazić, rodziny z dziada, pradziada, ojciec pracował w kopalni. Na Śląsku się mówi na kopalni. W kopalni albo w hutach. I wszystko się zmienia z dnia na dzień. Oni dostają pieniądze, część z Państwa pewnie to doskonale pamięta, to były duże kwoty wtedy.
wynikające z reformy górnictwa, ale nie dostają narzędzi, co z tym zrobić. Ja myślę, że to był taki czas, tyle było tych dziur do łatania, że trudno było w ogóle cokolwiek wymyśleć, prawda? Można było to w ten sposób załatwić, żeby dać pieniądze, no ale nie dano nikomu wędki. Zmieniła się struktura rodziny. Pracujący mąż nagle zostaje w domu. Musi zacząć pracować kobieta, która często wcześniej była w domu i opiekowała się rodziną. Zmienia się struktura wielu górniczych osiedli. Obok Szopienic, do których zaraz się przeniesiemy, jest no, najpiękniejsza dzielnica, no chyba na całym Śląsku, Nikiszowiec, mój ukochany. Ja opowiem tylko w trzech zdaniach o tym miejscu, bo rzeczywiście bardzo kocham to miejsce. To jest takie z czerwonej cegły osiedle zbudowane na, no, na miarę człowieka, tak bym powiedziała. Budują go Niemcy, Emil i Georg Zillmannowie, na prośbę koncernu Gisze. To było tak, że kiedy powstawały na Śląsku kopalnie, kiedy powstawały zakłady pracy, to nie była dobra wola osób, które budowały te kopalnie i czy huty. Takie było prawo. Trzeba było ludzi mieć gdzie ugościć, gdzie położyć spać, czyli zaoferować im miejsca noclegowe. I budowano osiedla. Często te osiedla się nazywa familokami, troszeczkę nawet z takim lekceważeniem. No i pewnie często tak jest, że należy je lekceważyć, bo nie są oni najlepszej jakości. Natomiast Nikiszowiec to jest coś absolutnie wspaniałego. To jest coś przemyślanego od początku do końca. Miejsce, które zostało zbudowane w ten sposób, że jest rynek. Dookoła rynku mamy 9 takich ogromnych bloków z czerwonej cegły. Mamy w centralnym miejscu kościół świętej Anny. Mamy sklepy. Mamy pralnie dla tych ludzi i to wszystko powstaje na początku XX wieku. Takie myślenie o założeniu architektonicznym towarzyszy Zillmannom przyjeżdżającym spod Berlina. Na tyle są czuli na wolę i myślenie tych ludzi, do których przyjeżdżają i dla których budują, że biorą na przykład wstążki ze śląskich strojów. Zabierają te wstążki, przerysowują element róży, i ta róża jest wpleciona w pocztę, która się znajduje na tym rynku. W formie takiej mozaiki ogromnej, która jest zresztą do dzisiaj stała się symbolem tego miejsca. Łączą to osiedle z kopalniami za pomocą pociągu, jak metro takie naziemne, do których górnicy wskakują tych pociągów, dojeżdżają do kopalni i w ten sposób wracają, albo na przykład, taki nie S-Bahn. Wiem, tak, taki dokładnie tak. No, rzeczy, które do dzisiaj budzą zachwyt osób zajmujących się architekturą, że można to tak wymyśleć, można to wymyśleć do tego stopnia, że nie wiem, pojawiają się w tym miejscu wykusze, piękne miejsca, gdzie zmienia się cegła, jej rytm, gdzie nagle ona nie jest jednorodna, to miejsce jest ciekawe i to jest no, najważniejsze. I o tym mówi profesor Chojecka w taki piękny sposób, że to jest miejsce, to jest architektura, która nadała temu miejscu sens i stworzyła więzy między ludźmi. Ja głęboko w to wierzę, co ona mówi, bo to bardzo mądra pani profesor jest i wydaje mi się, że rzeczywiście relacje między tymi ludźmi, one się gdzieś tam po prostu tworzyły, między tą pralnią, między wspólnym śledzeniem losów mężów, którzy zjeżdżali do kopalni, czekaniem na nich, dbaniem o dzieci, bo oczywiście w osiedlu była też i szkoła. No i właśnie, wracając, mamy zmianę w górnictwie, i mamy totalną degradację tego miejsca. Ludzie zaczynają się kończy. Tak. Ludzie zaczynają się wstydzić, że tam mieszkają. Nikt tam nie chce dojeżdżać. Pojawia się bardzo dużo chuligaństwa. No i gdy teraz wjeżdżam do Nikiszowca i widzę sceny, które gdzieś tam w głowie, które nagrywałam wiele lat temu i teraz to, co do jakiej zmiany tam doszło, to tak naprawdę nie potrafię w to uwierzyć. Kiedy no, nie było mnie, jak mówiłaś, przez 4 lata
na Śląsku, przyjeżdżałam na wakacje, ale jednak no, nie byłam tam takim częstym obserwatorem i częstym gościem. To jest niesamowite. Przyjedźcie Państwo. Oczywiście będziemy jeszcze zapraszać na Śląsk, ale posłuchajmy teraz, jak było, aby przygotować się do tego, do opowieści o tym, jak jest. Ulice Węglowe posłuchamy obszernego fragmentu reportażu z roku 2004, reportażu Anny Dudzińskiej. Jestem drugi. I wszystkie prawie. Sim, sam, som. Pierwszy Simsa, 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 kapsle takie, metale takie, kapsle do rzucania. Simsa, 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 Simsa. Często tutaj tak gracie w tej bramie, w której jesteśmy? Tak. Ale tutaj za ładnie to nie wygląda, prawda? Węgiel, fajnie, kasa. A nie grasz? Gram. Simsa, Simsa. Ostatnie. Z tej bramy jest bardzo blisko do bany, na której zbiera się węgiel. Ile kroków? Myślę, że 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze kilka kroków i będziemy przy torach kolejowych. Przyjechałam właśnie tutaj, do Szopienic. Choć właściwie mogłam wybrać wiele innych podobnych dzielnic biedy na Śląsku. I już jesteśmy. Węglarzy po raz pierwszy zobaczyłam w zimowe popołudnie. Jeden z nich, 12, no może 14-letni chłopiec, przebiegł ulicę tuż przed moim samochodem. A w jego pobrudzonych rękach zobaczyłam jasną, prawie żółtą bułkę. Od razu wiedziałam, że ręce mogą być tak czarne, tylko od zbieranego z torów węgla. Akurat pociąg przejeżdża, ale to jest sama lokomotywa, prawda? Tak, jest wagon. Co jest przewożone tymi pociągami? Węgiel tutaj jest przewożony. Chłopcy później otwierają wagony i zbierają ten węgiel, jak zleci. Jak pociąg jeździ, no to wskakują i te klapy otwierają i się wysypuje. Potem biorą jakichś kupców, nie? Sprzedawają i mają za to kasę. Ulice położone w sąsiedztwie torów. Bałowa, Kań Torówny i Kołodziejska. Przy każdej z nich przycupnęły familoki. Kiedyś dawały one schronienie górnikom wychodzącym każdego ranka do pracy. Dziś mieszkają tu staruszkowie i bezrobotni. A w cieniu tego familokowego życia na zamkniętych podwórkach piętrzą się worki z węglem. Z okien widać je bardzo wyraźnie. No widzi pani, tam są te dwa kominy, to jest elektrociepłownia. Tam te dwa, co widać, te kominy, te duże. I to tam tylko istnieje jeszcze. A tak tu już żadnych zakładów nie ma? Tam nie ma nic. Tu się dobrze mieszkało, bardzo, bo byli tacy lokatorzy już starsi, nie wszyscy, tacy porządni ludzie. Tu było ładnie i czysto, ale teraz ta ulica to wieczorem to tak wyjść, to strach jest. Tak jakieś inne życie było jak teraz. Naprawdę źle. I to nie tylko tu u nas w Szopienicach. Bieda niesamowita też. Niech pani spojrzy na te podwórko, jak to teraz tam wygląda. Ci węglarze, to wszystko, ten węgiel, co uzbierałem do worków i wszystko jest na podwórku tutaj teraz. Jak to w ogóle tu wygląda? No patrzycie z tego okna, no i co? I jak to się dzieje? Zaraz się tu widać coś. No właśnie. Teraz już to widzi. Ty, oni to wszystko wyzbierali. Jeszcze nie. Ale popatrz, nie ma tam. Ja co tu widzisz? No, jedynie tam może jeszcze. O, tu jeszcze widać. Naprawdę, nie ma się im co dziwić.
Bo gdyby była praca na przykład dla tych ludzi, to na pewno by tego, by mi się to nawet nie opłaciło na te wagony chodzić i ryzykować. No tak, ale to jest kradzież jednak, nie? A ja to nie uważam za kradzież. No pewno, że nie. Bo jak nie ma za co żyć, to co mają robić? Powiedz pani. Jak oni mają żyć? Dlatego oni tu po tych wagonach chodzą. To dlatego się nie ma co dziwić. Ja się nie dziwię, co się tu dzieje teraz. A ci młodzi to już ani nie ma co mówić. Dzień dobry. Andrzej! Brał! A gdzie wy mieszkacie? Ja tam w oknie, tam. A on ma okno na dole. Na dole, na parterze u mnie. Nasze podwórko i mój pies tam stoi. I ja tutaj wchodzę na trzecie piętro, żeby wejść do domu, nie? I z moim psem wchodzę. A on właśnie, Rafał, ma tutaj okna w tym. Tutaj. Te dwa tutaj. Cieka, nie wolno! To jest właśnie mój pies. On liże inną rękę. Co wy tu robicie właściwie? Starsi, tacy, co mają 18, 17, 15, to chodzą na przykład na banę, nie? Co to znaczy chodzić na bana? No, jak to? No nie wiem, na przykład jedzie pociąg, tam na przykład 16 wagonów węgla takiego. Jest okazja, żeby otworzyć. No to lecą tam 5, 2, 3. No i później jest sokistów nie ma, no to worki sobie biorą i ten węgiel zbierają. Łopatami, kiblami, to róże. Ojda stąd. Maniek, ja nie mogę. Kto idzie? Maniek. Kto to jest? Taki jeden. Nie. Płaci na tu. Nie. No i właśnie tak są, bo oni chcą nas do sklepu brać. Tak by na głównie mieli. Tak, tak to jest. Starsi młodszych? Mhm. Będzie musiał iść? Chyba tak. A jak nie pójdzie, to co zrobią? To nie wiem, raz to pobili ich. No normalnie, raz, nie? Ja, ty by cio! Co, że co? No, wiesz o czym. O czym? No i co ich to obchodzi, że my gadamy o tym? No Jezus. Ja pracowałem w firmie, to była Agencja Ochrony Mienia i Osób. I nasza praca polegała na kontrolowaniu terenu kopalni, przeciwdziałaniu tej kradzieży węgla, kradzieży złomu. No i po prostu z początku mojej pracy było jeszcze spokojnie, ale z czasu na czasu zaczęło się po prostu coraz gorzej robić wszystko. Nieraz były takie sytuacje u nas w pracy, że szczególnie był taki jeden złodziej, który nam się odgrażał śmiercią. Słuchaj, ja cię kiedyś dopadnę, ja cię zabiję, ty zobaczysz, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Ja jak pierwszy raz kiedyś po prostu zauważyłem, jak złodzieje kradną, ja sam wpadłem w zdumienie w ogóle, jak można w kilka minut po prostu tak szybko uciekać i z workiem na plecach. Ja goniłem raz osobę z workiem na plecach i sam jej nie umiałem dogonić. Ja nie wiem, no... Czasem nazywaliśmy ich kamikadze, bo to, co oni wyczyniali, to naprawdę. Choćby jacyś samobójcy totalni. Samemu jest trochę szybciej, niż jak to dzieci robią, co? Szybciej. A w workach jest jeszcze szybciej. W workach. Ja może już ustyknie. Ile robicie pana? Widzi pani, on niesie 40 kilo na plecach, no a ten synek nie ma nawet normalnie 15 lat. No ale worek już niesie. 40 kilo, tak? A ile niesie pieniędzy? Za worek nie wiem, 9 zł. 9 zł, 10. To jakiś rekordowy był wysyp, tak? No, tutaj. Ja. No niby go dali 200, nie? W telewizji, no nie wiadomo tego, bo naprawdę. Jak pozbieramy, to dopiero wtedy powiemy, nie? No a to ile osób tak strasznie dużo węgla jest w stanie zrzucić? Dwie osoby nie starczą, 3 gra. Normalnie za dużo, bo to nie działa.
długo trwa taka akcja? 5 sekund i otworzy. Leci za tym wagonem, leci i otwiera, tak, jak to było? To, sztanga, nie? Takie coś. Później do góry, tak, i do siebie. I źle. Do góry, tak, i tak. Ty się tak, zgubi. Tak to musi być. Ale nie musi tak. być, ale pa, raz, tak są, raz są tak, no, ale a wiem. Raz są tak, tak żeś ty pokazał. I do siebie. A skąd wy wiecie, jak to jest? No mi brat powiedział, tak, jak się tak otwiera, no i tak jak on powiedział, jak to było. Tak. Za wyleczka do góry i do siebie. No. A ci starsi to co, wszyscy tutaj z ulicy Węglowej tak robią? Niektórzy, na przykład w tej sieni, w tej, tam na dole jeszcze. Niektórzy to przyjeżdżają z Burowca do nas, albo z tego, z Wiosny Ludów, z Bednoża. Z innych ulic Węglowych takich, mhm. tak? No słuchaj, tutaj jesteśmy na szlaku Szopienice kolejowym. Cisza, spokój. Rozumiem. Często takie patrole tutaj się odbywają? Wie pani, w sumie w komisariatu mamy jeden radiowóz w obsługę. Także w szlaki objeździć jeden radiowóz to ciężko jest. Tylko, że mają czujki wystawione, jak auto jedzie, to ileż trzeba. Ale co, ci, którzy kradną, mają czujki? Jasne. Ale pani zobaczy, jak będą śmigać, gdzie pojedziemy. No tak, a policyjnego samochodu trudno nie rozpoznać, to... No tutaj praktycznie się chodzi po węglu. Tory wystają z węgla. Tu nikt nie podchodzi do tego jako do rzeczy jakby złej. Wręcz przeciwnie, zdarzają się czasami takie głosy, że oni idą po swoje. Dużo osób, które mieszka, było związane z kopalniami, pracowało kiedyś na kopalni. I oni, to jest po prostu ich. Oni są tutaj, węgiel jest pod naszymi stopami, ileś tam metrów w dole. To jest ich, oni są na swojej ziemi, to jest ich, im się to należy. Tu nikt nie zaneguje, że to jest na przykład złe, że się nie powinno i tak dalej. Nie, to jest po prostu normalne. Tak, tak niestety duża część tych ludzi do tego podchodzi. Chce się mieć pieniądze, to się robi. Przynajmniej nikogo nie okradam. Jakiś ludzi nie, na ulicach. To jest kradzież, ale to jest państwo choćby okradam, a państwo też nas okrada przecież. Się małem to się kombinuje, to tu, to tam. Pani, co mi się czasami nie chce patrzeć na życie? O, takie kurwa pojebane. Moi starzy mają ponad 2000 opłat, kurde. I to jest według mnie wegetacja, kurwa, nie życie. Się patrzę, czy do pierwszego starczy na chleb, czy na cośkolwiek. A ty masz ile lat? 20. Ja z własnym ojcem robiłem. Na banie. Jak to? Normalnie, tak to. Znaczy i ty, i ojciec. Wydwóch my robili. Moje własne dzieci też chodzą. Bo nie powiem, że nie chodzą, bo też chodzą. Tu cała ulica chodzi. I będą chodzić, i godą pani, i myśli pani, że to uspokoi się. To zaś otworzą. To już nie rozmawiam własnym dzieciom mówię. Co was, jaka wy macie przyszłość? No jaką? No powiedz mi pani, jaką nie mają przyszłość? Moje własne dzieci, i opłacę na moich własnych dzieci, żeby dzieci śli kraść? Bo to nic się nie zalicza do kradzieży, że idą tą węgiel biją. No niestety, to jest kradzież. Ale co mam zrobić jako ojciec? Zabronić mu? Bić go, kopać go, na milicję zaprowadzić, że on wziął ten kibel węgla? Sprzeda z pieniążów. Nie wiem, co on z tym zrobi. Czy on sobie kupi z buty, czy on tam coś innego się kupi. Nie wiem, nie mogę powiedzieć. Ale niestety taka jest prawda. Zdarzył się wtedy ten feralny dzień. Feralny dzień. 13 października zeszłego roku. No, miałem popołudniową zmianę.
I po drodze zauważyłem tą osobę. Złodzieja, których po prostu chciało się wejść na wagon i chciałem, dochodzę do momentu, jak już go prawie bym, czy go już chwyciłem, czy już go, może tyle mi brakowało, kilka centymetrów, że go chwycić za plecy i po prostu potem mam jeden wielki koniec filmu. Nie wiem, czy ja po prostu zostałem też z tyłu uderzony, czy po prostu, czy ja się może z nimi szarpałem i tego nie pamiętam. Jedynie co następne, co ja się już obudziłem, to po prostu ja leżałem na ziemi i chciałem wstać i no już coś mnie trzymało. Spojrzałem przed siebie i no i koło wagonu stało mi na obydwu nogach. I czułem po prostu no straszny, czułem tylko ucisk. Tak na nogach tak choćby, tak więc, że takiego bólu to ja nie wiem, po prostu jak zobaczyłem to już popadłem raczej w szok. Zacząłem krzyczeć, wpierw mnie nikt nie słyszał. I byłem na tyle w stanie po prostu się może oprzytomnieć, albo nie wiem, albo odruch to już był, że wyciągnąłem służbową komórkę i zadzwoniłem po pomoc. Ja sam nie wiem. Ja mogę jedynie przypuszczać, że po prostu ja mogłem z nimi walczyć, lub po prostu oni, czyli druga osoba mnie zaatakowała z tyłu, ja jakoś tak na torach zostałem leżeć na torach, tak? I oni może ze strachu uciekli, albo i oni się ze mną, nie wiem, szarpali. No na pewno sam się tam nie położyłem. Tego jestem pewien. No to jest niesamowite po prostu, co się może człowiekowi przyśnić. Nieraz miałem taki koszmar, że jeździły mi składy po nogach. Ten stukot taki równomierny, jak po prostu pociąg jest rozpędzony, jedzie, może trochę już zwolnił i słyszałem tak choćby jak z dworca. Tyk, 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 tyk. Coś takiego. I to mi tak jeździło po nogach. Ej. No takie przeżycie to jest raczej wiadomo. To była ciężka sprawa, powiedzmy. To był fragment reportażu Anny Dudzińskiej pod tytułem Ulice Węglowe. Przypomnę, że właśnie, jak to opisać? Trwa właśnie spotkanie z cyklu Na własne uszy. Spotkanie z cyklu, który zazwyczaj realizowany jest w kawiarniach Starego Miasta. Spotykamy się z Państwem twarzą w twarz. Teraz nam bardzo brakuje tego kontaktu, prawda, Aniu? Chociaż jest z nami garstka wiernych słuchaczy tutaj w studiu imienia Budki Suflera, z czego bardzo się cieszymy i za co bardzo dziękujemy i wierzymy, że te spotkania w przestrzeni kawiarnianej powrócą. Dlatego, że właśnie najważniejsza jest ta bliskość z drugim człowiekiem. Tej bliskości szukają również reportażyści i szukają szczególnych bohaterów. Aniu, tak sobie słuchałam teraz po raz kolejny tego fragmentu i pomyślałam, że świat twoich bohaterów nie jest ani czarny, jak śląski węgiel, nie jest biały, jest właśnie światem różnych odcieni szarości. Nie ma bohaterów ani złych, ani dobrych, nie ma zwycięzców, nie ma przegranych. Czy istnieje jakiś klucz, według którego dobierasz bohaterów? Ja myślę, że nie można mówić o jakimś jednym kluczu. Kluczem chyba jest historia, prawda? Opowieść, którą ludzie w sobie noszą. Każdy z nas nosi taką historię pewnie, bardziej czy mniej ciekawą, ale jednak no, coś, co przyciąga gdzieś ucho reportera, który siada blisko, właśnie blisko, nawet my siedzimy od siebie dość daleko w tej chwili i jest w stanie poczuć i posłuchać. No, to jest chyba taki najpiękniejszy moment naszej pracy, naszego spotkania. Ale no, dla mnie najważniejsza jest historia, chociaż oczywiście
tutaj był temat, prawda? Bo no, temat osób kradnących węgiel z torów był tematem znanym na Śląsku i to było bardzo trudne do zrealizowania, bo tutaj była ta rzadka albo przynajmniej nieczęsta droga, że najpierw był temat, a potem szukałam do niego bohaterów. I to była rzeczywiście droga przez mękę prawdziwą, bo no, to było zresztą słychać w wielu momentach. Ci ludzie jednak robiąc przestępstwo nie chcą rozmawiać, nie chcą się chwalić. Może są właśnie tacy, którzy chcą, ale ci akurat zdecydowanie nie chcieli. I pamiętam taką sytuację, kiedy najwięcej udało mi się jakby dowiedzieć od chłopców zbierających węgiel, bo ja nie miałam tam jednego bohatera. Jednym bohaterem był ten Zbyszek poszkodowany. To była inna sytuacja, tak? On z innej perspektywy o tym opowiadał, z innej, z drugiej dokładnie strony. Miał dokładnie odwrotną optykę. Ale chłopcy kradnący węgiel to jest jednak taki bohater zbiorowy tutaj, z wielu głosów się składający, nawet bardzo z wielu pokoleń. Bardzo niewdzięczny bohater dla radia, bo my szukamy tych jednostkowych, wyrazistych historii. No tak jest i łatwiej, ale tak jest też wyraziściej, myślę sobie. Tutaj ja bym bardzo chętnie poszła za takim jednym bohaterem, gdyby którykolwiek pozwolił mi się do siebie aż tak zbliżyć, ale to było naprawdę niemożliwe ze względu na ten proceder, którego część byli. No i tak jak starsi chłopcy podchodzili do młodszych chłopców mówiąc, nie możecie mówić o tym, o czym, no o tej banie, o węglu. Bana to pociąg po śląsku, tak, po niemiecku. I no, z całą pewnością jest tak, że mnie było bardzo trudno znaleźć kogoś takiego. Pamiętam taką sytuację, kiedy chłopcy zbierali węgiel i ja przyszłam. Tak, wiało tego dnia bardzo mocno. Ja przyszłam z taką futrzaną czapką, którą zakładamy często na mikrofon. Zwaną psem. Tak jest, psem. No i trzymałam tego psa tak bardzo blisko siebie i w końcu chłopców tak zaciekawił ten pies, że powiedzieli, ta pani z tym misiem, niech tutaj podejdzie. No i pani podeszła i wtedy rzeczywiście najwięcej udało się uzyskać, ale to była bardzo długa droga. Ja tam jeździłam i jeździłam i jeździłam. Aż w końcu ci zaufali. Aż w końcu mi zaufali, tak. To jest najważniejsza chyba ta relacja, która się gdzieś tam potrafi zbudować. Tylko przy takim zbiorowym bohaterze, no to jest trudne, prawda? Bo jednak jak jesteśmy blisko kogoś drugiego i twarzą w twarz, to i spędzamy razem kilka godzin, to jest zupełnie inna sprawa i o to jest jednak łatwiej. Ja tak sobie myślę, że takim wielkim tematem, gdybym miała w ogóle taki wyodrębnić twoich reportaży, jest praca. Godność tej pracy. Pokazujesz, co się dzieje, kiedy człowiek traci tę pracę lub kiedy ta godność jest podeptana. I pokazujesz też, tu chcę płynnie przejść do kolejnego reportażu, jak może budować człowieka praca, która jest pasją. Gabi Maj to bohaterka, którą spotkałaś już w Dubaju, w tym miejscu, gdzie żyje obok siebie 200 narodowości, mam rację, gdzie, tak mi się kojarzy, nigdy tam nie byłam, nie zdążyłam cię odwiedzić, chociaż miałam to zaproszenie i wielu z nas korzystało z tego zaproszenia, ale tak mi się kojarzy ten świat z takim feudalnym porządkiem, światem wielkiego bogactwa i światem trochę niewolników. Absolutnie tak jest i jest to świat, który dobrze wydobyłaś, na pewno to słowo klucz praca, tak? Tam ta cała praca. Nawet parę dni temu o tym mówił badacz Bliskiego Wschodu, dr Federek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozmawialiśmy o tym, on użył takiego ekonomicznego określenia, że ta praca jest outsourcowana. No nie do końca pewnie tak jest, mój mąż ekonomista z tym się nie zgadza, ale cała praca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tak naprawdę jest wykonywana przez ludzi skądś. Używam takiego określenia specjalnie, bo to jest praca i na najwyższym poziomie doradczym menadżerów, którzy przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, z Australii.
przez te takie średnie funkcje, często pełnione przez ludzi bardzo dobrze wykształconych, na przykład z Indii, przez najprostszą pracę, która jest wykonywana przez obywateli Sri Lanki, Bangladeszu, Filipin, biednych Hindusów, którzy przyjeżdżają tam, zarabiając nawet jak na nasze standardy bardzo niewielkie pieniądze, ale to są i tak pieniądze, które pozwalają wyżywić nie tylko rodzinę, ale czasem i pół wioski w jakiejś nepalskiej, w nepalskich górach, prawda? Więc ta praca jest jednocześnie przekleństwem, bo są na przykład daleko od domu, ale jednocześnie wszystkim, co mają i wcale nie chcą stamtąd wyjeżdżać. Czyli zostawiają żonę, dzieci u siebie w Bangladeszu, w Nepalu, na Sri Lance i przyjeżdżają tam, by pracować po 12-13 godzin na dobę, ale jednocześnie naprawdę jest niewielu takich, którzy chcieliby wracać. Dzisiaj ta sytuacja się trochę przewartościowywuje, bo w związku z koronawirusem i kryzysem, który gdzieś tam się zbliża, dotknie nas wszystkich, ale bardzo specyficznie być może zadziała właśnie na tamtejszym rynku pracy. Zresztą to dotyczy nie tylko Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo ta praca w ten sposób wygląda we wszystkich krajach Zatoki Perskiej, w Bahrajnie, i w Omanie, i w Arabii Saudyjskiej. No i część tych ludzi po prostu jako łatwych do zwolnienia powędruje do siebie z powrotem, do kraju, bez środków do życia zupełnie. Często z całymi oszczędnościami, które zostały wydane na to, by do tego złotego Dubaju czy złotej Dżeddy w Arabii Saudyjskiej się dostać. No i oni wylądują z powrotem u siebie na bruku, a tam po prostu perspektyw na pracę nie ma. Także to takie, no myślę, że niewolnictwo jest na pewno określeniem, które jest używane w stosunku do krajów Zatoki Perskiej, o tyle niewłaściwym, że no, oni nie są zmuszani. Jeśli istnieje jakiś przymus, to jest przymus ekonomiczny związany z pracą, a właściwie jej brakiem w tych krajach, co jest niezwykle bolesne i powiedzieć, że świat jest tak urządzony, no to takie słabe oczywiście wytłumaczenie i powiedzieć, że bogate kraje, które właśnie na tej ropie stoją, tą ropą stoją, z tego korzystają, no to oczywiście korzystają. Tak jest. Ale są takie osoby, które mogą tak jak ty patrzeć na to wszystko z zewnątrz, z dystansu, wyciągać wnioski, tłumaczyć nam ten świat, opowiadać o tym świecie. Jedną z takich osób jest Gabriela Maj, osoba zupełnie niezwykła, którą spotkałaś pewnego dnia. No właśnie, czy to było na plaży? Nie, to nie było na plaży. To było, no tak, właśnie. Tak, Zjednoczone Emiraty Arabskie mają wspaniałe rzeczy, na przykład mają pustynię i mają bogactwo ludzi. To znaczy właściwie nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. No już właściwie nie trzeba jechać na Filipiny, żeby spotykać wspaniałych ludzi, którzy ci o tych Filipinach powiedzą. Nie trzeba wyjeżdżać właściwie no, nigdzie. Gabriele Maj, Polkę z pochodzenia, ale taką Polkę, że mówi taką łamaną, piękną polszczyzną, uzyskaną po kilku godzinach rozmowy, bo jednak ten akcent jest bardzo silny. Ona mieszkała w Polsce 2 lata. 3 może? No ale w każdym razie po prostu była bardzo młodziutka, kiedy z tej Polski wyjeżdżali z rodzicami, z powodów politycznych zresztą jej rodzice postanowili emigrować do Kanady. Początek lat 80. Tak, mamy teraz właściwie nawet taką rocznicę, gdzie bardzo dużo osób, nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, ile w roku 80 wyjechało na przykład ze Śląska. Ona nie ze Śląska, ale wyjechali do Toronto, mieszkali w Toronto. Ona potem studiowała filozofię i fotografię. Piękne złożenie, prawda? Czyli potrafi obserwować świat, a jednocześnie w jakiś sposób sobie to wyjaśniać. Jest osobą absolutnie niezwykłą. Tak mi się wydaje, że to wielkie szczęście, że ją gdzieś na swojej drodze spotkałam. Robi wspaniałe zdjęcia, które sprzedaje do największych agencji fotoreporterskich na świecie.
No ale z czasem chciała czegoś więcej. Chciała nie tylko opowiadać o tym świecie samymi fotografiami, zaczęła spisywać historie. Tak jak my je nagrywamy, no to ona zaczęła je spisywać i stała się taką reporterką, czyli robi swoje zdjęcia i pisze reportaże. Dużo do skandynawskiej prasy, no ale właśnie również o tym, co dzieje się w Afganistanie. I o tym opowiada twój reportaż Biała Książka Gabi Maj. Ta biała książka, i to jest niespodzianka, leży na stoliku obok ciebie, ale może nie wyprzedzajmy opowieści. To będzie też większy fragment reportażu Anny. Może warto streścić, co jest w pierwszych minutach. W pierwszych minutach widzimy scenerię waszej rozmowy, czyli zjawiskową plażę. Jesteście w kawalerce Gabi, do której sprowadziła się przyjeżdżając z Nowego Jorku, bodajże ze swoim chłopakiem. I tam otwiera się przed tobą, opowiada być może o najważniejszym doświadczeniu w swojej pracy fotoreporterki, wyprawie do Afganistanu, do więzienia dla kobiet. Ale ten fragment otwiera obrazek współczesny. Uczestniczysz w sesji fotograficznej, też dość niezwykłej, bo no właśnie, usłyszmy, jak fotografowane są kobiety muzułmańskie. Biała książka Gabi Maj. Będziemy robili zdjęcia Mejty dzisiaj, która jest artystką i robi zdjęcia skanerem, nie aparatem takim typowym, i je potem składa w komputerze. I będzie z nami modelka jej, która jest jej kuzynką. One obie pracują razem tutaj w studiu właśnie w Tashkill. Portret jest trochę taki nietypowy, bo ona nie może pokazać twarzy na zdjęciu. Wasze twarze są w cieniu. Wyglądasz tu tak pięknie, ale upewnij się potem, że nie można cię rozpoznać. Dziewczyny, wy jesteście rodziną? Jesteśmy kuzynkami. To skąd wynikają te różnice, że jedna może pokazać twarz, druga nie? To kwestia rodziny. Jej ojciec i mój ojciec. Oni są braćmi, mają jednego ojca i matkę, ale różne osobowości. Wujek się zgadza, a mój tata nie. I bracia i wujkowie, wszyscy mają wpływ. Mogłabyś przytrzymać dłoń na ekranie skanera? O, ja nie zrobiłam żadnego makijażu, a przyjechałam tu prosto od fryzjera. Mam nadzieję, że nie wyglądam aż tak źle. Zróbmy jeszcze jedno. Popatrz do tyłu. My uważamy, że kobieta jest tak wartościowa, że nie każdy powinien ją oglądać. Nie powinna być w każdej gazecie czy na billboardzie. A gdyby to był twój wybór, ja chyba bym to tak zostawiła. Nie pokazywałabym twarzy. Ty jesteś jak emiracki Banksy. Exit through the Dubai gift shop. I don't know. Jakby mi się ktoś zapytał 10 lat temu, czy powiedział, że będziesz spędzała czas w więzieniach w Afganistanie z kobietami, które są więźniami, to bym po prostu myślała, że ten ktoś jest, jak to się mówi, crazy. Ja widzę te kobiety, których poznałam, pamiętam, o czym rozmawiałyśmy, pamiętam miejsce, w którym to zdjęcie było robione. I jest trudno. Farideh, 35 lat. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 3 lata więzienia. Uciekła z domu, gdy jej mąż postanowił sprzedać córkę. Sima, lat 21. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 4 lata więzienia. Zgwałcona przez 2 mężczyzn, w konsekwencji czego zaszła w ciążę. Nazira, lat 25. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 7 lat w więzieniu. Mając 15 lat, poślubiła 75-letniego mężczyznę.
po latach uciekła od niego z innym. Ledna, lat 22. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 20 lat więzienia. Pojechałam do Afganistanu pierwszy raz. Mając 16 lat, poślubiła 50-letniego biznesmena. Żeby zrobić artykuł, napisać i zrobić zdjęcia o takim artyście. Chciałam zobaczyć ten kraj i tą całą wojnę tak na swoje oczy, jakbym to mogła powiedzieć. Gwałcił ją i znęcał się nad nią psychicznie. Ja do Nowego Jorku się przeprowadziłam w 99 roku i ten cały właśnie 9-11 i wojna w Iraku się rozpoczęła i w Afganistanie. Więc tą wojnę w pewnym sensie... Skazana za morderstwo męża. Oglądałam na dystans, ale z perspektywy w pewnym sensie amerykańskiej przez ileś lat. Udusiła go przy pomocy pończoch. I pewnego dnia skontaktował się ze mną redaktor, z którym pracowałam. Poprosił, by mogła zrobić zdjęcia, reportaż o więzieniu dla kobiet. I pojechałam właśnie do Badambag, jak się nazywa to więzienie. Fatima, lat 19. Ten dzień tak jakby, taki był jakby taki portal. Weszłam w to więzienie. I kierunek wszystkiego się zmienił i ten temat mi tak jakby stanął w drodze. Zakochała się w nauczycielu angielskiego. I to możliwe, że to było te takie najważniejsze coś, co ja w swoim życiu zrobiłam. Chcesz to opisać, możesz to opisać, masz taką możliwość. I czy teraz bierzesz to, czy nie bierzesz? I to dla mnie takie było właśnie, że... Parwa. No wzięłam. Nie miałam wyboru. 4 lata więzienia. Jako dziecko zaręczona z mężczyzną, który zmarł przed ślubem. Z jego bratem miała 4 dzieci. Uciekła, gdy mąż sprzedał ukochaną córkę. Jak zaczęłam jeździć do Afganistanu na początku i byłam w biurze takiego generała, on musiał mi dać podpis i stempel, żebym ja mogła do tego więzienia powrócić. I nie chciał mi dać tego pozwolenia zanieść w świecie. I wreszcie on wybuchł. Mi zaczął w taki bardzo agresywny sposób opowiadać o tym, że wy, i zdałam sobie sprawę szybko, że w tym wy, on mnie uważał jako Amerykankę, że wy przyjeżdżacie do naszego kraju, każecie nam administrację na przykład tego albo tamtego czynić w taki sposób, otwierać takie urzędy, nakazujecie nam to i jak ma to wszystko być. I teraz ty do mnie przychodzisz i ty chcesz, żebym ja ciebie ujrzał jako taki wyjątek. Ty teraz chcesz, jako Amerykanka, żeby była exception, wyjątek dla ciebie specjalnie. Wynoś mi się z tego biura, wyjątku dla ciebie nie będzie i tak dalej. I ja mu odpowiedziałam... Jakoś tak nie myśląc, ale mu odpowiedziałam takim instynktem. Ja nie jestem z Ameryki, ja nie jestem Amerykanką. Ja jestem z Polski, jestem tutaj na polskim paszporcie. To tak jakby jego twarz się zupełnie przemieniła i on zupełnie zmienił podejście do mnie w tym naszym spotkaniu. Poprosił, żeby była herbata i powiedział, że czemu pani tego nie powiedziała od samego początku, że pani jest z Polski, że jest pani moją córką, jest pani moim gościem w tym kraju i cokolwiek ja dla pani bym mógł zrobić i pani pomóc, to chętnie. To chodziło o Rosję, bo przecież Afganistan też miał swoje doświadczenia i dużo cierpienia z tego względu, więc potem po prostu miałam takie ja nie wiem, no jakaś taka bajka, że nagle miałam taki złoty klucz. Farida, wiek nieznany. Fatima, lat 19. Parwa, lat 38. Faridech, 35 lat. Sima, lat 21. Nazira, lat 25. Bardzo mocno przeżyłam te pierwsze właśnie spotkanie. Ten kontrast między ich rzeczywistością, taką codzienną, tą taką normalną, którą wszyscy znamy. Robienie herbaty rano, zmienianie pieluchy dziecku, martwienie się nad chorą matką na przykład. Było tyle takich rzeczy, które robią ludzie na całym świecie, ale z drugiej strony ten kontrast był taki, że te kobiety spełniały to wszystko i robiły to wszystko w takim niesamowicie trudnym, takim trudnej rzeczywistości, jeżeli chodzi o to, przez to, co one przeżyły w swoich przeszłościach i trudne z racji tej, że one po prostu nie wiedziały, co z nimi będzie, w sensie takim, że większość tych kobiet
była przekonana, że po wyjściu z tego więzienia będą, te rodziny ich znajdą i zabiją. Taki koszmar, jakby to można powiedzieć. To wszystko jakoś takie wplątane jedno w drugie dla mnie. Ja nie mogłam spać po tym przez jakiś czas w ogóle. I tu nie chodzi o to, że ja jakoś cierpiałam przez to moje doświadczenie, bo to moje życie i możliwości i zdrowie i bezpieczeństwo są w ogóle najlepsze pewnie, jakie można sobie wymarzyć w porównaniu do ich rzeczywistości, ale mocno, mocno mnie to uderzyło i to uderzenie było tym, co mnie ciągnęło, żeby wrócić następny raz i potem następny i potem następny. Anara, lat 40, skazana za morderstwo męża. 16 lat w więzieniu. Udusiła męża liną. Anisa, skazana za morderstwo męża. 60 lat w więzieniu. W dzieciństwie zmuszona do małżeństwa. Po śmierci męża sprzedana powtórnie. Drugi mąż był uzależnionym od narkotyków hazardzistą. Znalazła go w domu martwego. Winnych zbrodni nie szukano. Pierwszą kobietę, którą spotkałam, która właśnie była w więzieniu za to, że zamordowała swojego męża, bo okazało się, że ją zmuszał do prostytucji. Jakby to było w jakimś filmie horror, to by było takie trochę nie do uwierzenia za bardzo, bo by się wydawało, że to jest aż za bardzo powymyślane. Kobieta, która przez takie coś przechodzi z miesiąca na miesiąc, roku na rok, ona miała 21-22 lata. Na wadze miała połowę tyle, co ja bym powiedziała. Ja ważę z 50-55 kilo. Była po prostu taka okruszynka. Mówiła głosem, który był troszeczkę tak jakby podwyższonym szeptem. Było ledwo słychać to, co ona mówi. Malutka, chude strasznie ręce, ramiona. To jak ja mogłam się w takim wypadku zastanawiać? Jest morderczynią, popełniła zbrodnię, ale żeby ta osoba zdołała w ogóle takie coś zrobić, to musiało dla niej być... Ona musiała mieć na to niesamowitą odwagę. To ja wiem, że to jest dziwną rzeczą powiedzieć o morderstwie, ale w takich niesamowitych więzieniach fizycznych i psychologicznych, a wiele tych kobiet żyje. Człowiek się może z tobą podzielić historią, możesz mu zrobić zdjęcie, ale jeżeli chodzi o kobietę, która jest w więzieniu w Afganistanie, która daje ci to, wiedząc, że ryzyko jest takie, że jak ktoś to zobaczy gdzieś kiedyś na świecie, ona za to może zapłacić najwyższą cenę, jaka istnieje, to jest inny rodzaj odpowiedzialności za ten materiał. I ja nie mogłam pozwolić na to, że te informacje, te opowieści, te zdjęcia tych kobiet by w jakiś sposób były użyte, które by im odebrały w jakikolwiek sposób godność. Godność, ja. Jakoś tak po jakimś czasie zaczęłam myśleć o tym wszystkim w taki sposób, że ja zbieram te historie od tych kobiet, materiał, te zdjęcia właśnie. I w pewnym sensie to nie było tylko tak jak z innymi dokumentalnymi pracami, nad którymi pracowałam jako fotograf. I teraz to, co ja z tym materiałem zrobiłam, to nie chodziło tylko o mnie, że ja teraz będę publikowała książkę, ja będę miała jakieś recenzje i że to chodziło o jakieś takie właśnie, ja nie wiem, coś związane z moją karierą, z moim ego. To chodziło o to, że po prostu ja teraz mam ten materiał w swoich rękach i będę mogła coś z tym zrobić, że będzie to miało jakiś efekt na życia tych kobiet. Ta książka jest między innymi dowodem tego, co się dzieje w Afganistanie. Funkcjonuje jako dowód legalny, używany w dzisiejszych negocjacjach z rządem w Afganistanie przez kilka organizacji humanitarnych, które walczą dalej o zmiany w systemie prawnym dla polepszenia sytuacji kobiet i dziewczynek. Rajhanna, wiek nieznany,
oskarżona o przestępstwo przeciwko moralności. Ma całe ciało pokryte bliznami po licznych ranach, które zadawał jej mąż. Oprócz tego zmuszał ją do prostytucji. Mówi, jeśli masz żonę, możesz robić cokolwiek chcesz. Gwałcić, bić, podpalać. I ciągle prawo nie zauważa żony. Hotena, lat 23. Skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 5 lat więzienia. Pokochała mężczyznę, którego nie pozwolono jej poślubić. Znaleziony dla niej mąż bił ją i handlował narkotykami. W więzieniu pierze innym osadzonym ubrania, by mieć pieniądze na pieluszki. Aziza, lat 30, skazana za przestępstwo przeciwko moralności. 6 lat w więzieniu. Wdowa, aresztowana, gdy do późna w nocy pracowała z samymi mężczyznami w miejskiej szwalni. Prawa kobiet to nie jest takie coś, które jest częścią historii, że to kiedyś było problemem. W Afganistanie kobiety to miały i im to zostało odebrane. Ja myślę, że jak ja bym na przykład przyjechała prosto do Afganistanu, na przykład z Polski albo nawet z Toronto, w którym w moim środowisku nie było dużo muzułmanów, a myślę, że jakbym na przykład przyjechała do Afganistanu, to bym przez ten pryzmat Afganistanu po prostu widziała cały świat muzułmański. Ale tak nie było. Ja zanim byłam w Afganistanie, byłam w różnych krajach tutaj. Mieszkałam w Emiratach, spędzałam czas w Jemenie, w Syrii, w Jordanii. I mieszkając tutaj w Emiratach, mam bardzo dużo znajomych, którzy są z rodzin muzułmańskich, którzy są muzułmanami. I znam ich dzieci, znam ich znajomych, znam ich rodziców. Po prostu dla mnie nie jest możliwe podjąć taki wniosek, że muzułmanie, wszyscy mają jakieś takie poglądy, że kobiety są drugiej klasy obywatele, czy niższe właśnie od mężczyzn. Taka nie jest po prostu prawda. Świat nie jest taki prosty. To był fragment reportażu Anny Dudzińskiej, Biała Książka Gabi Maj. Anna Dudzińska jest z nami w studiu imienia Budki Suflera w Lublinie. I Biała Książka Gabi Maj jest z nami. Aniu, przywiozłaś ten szczególny przedmiot, bo to i publikacja, i piękny przedmiot. Rozmawiałyśmy o kolorach po wysłuchaniu Ulic Węglowych. Tutaj ta biel też jest znacząca. Czym jest ta biel według ciebie? Myślę, że to było dla niej też bardzo ważne, żeby w takim... O, proszę bardzo, tak wyglądają i kobiety, i książka, tak? Zarazem, mam nadzieję, że coś widać. Jeśli widać, to wspaniale. Tak, koncepcja tej książki to jest coś absolutnie niezwykłego, dlatego też stała się tak cennym dokumentem. Ale też niezwykle cenne jest to spotkanie z Gabi Maj i pokazanie, nawet myślę, że z tych fragmentów, których tutaj posłuchaliśmy, widać wyraźnie jednak trzy plany zupełnie różnych kobiet, które nam się pojawiają, tak? Emiracka artystka, polsko-amerykańska pani fotograf i wreszcie kobiety z więzień w Afganistanie. Trzy kompletnie różne sytuacje. My kobiety, ale jednocześnie zupełnie naprawdę inne historie. Historie, chociaż nam się bardzo często zdarza, tak myślę, że to wyjaśnienie ostatnie Gabi było absolutnie cudowne, wrzucać cały ten świat muzułmański w jedno miejsce. My tak postrzegamy, lubimy sobie nakładać takie okulary i wszystko upraszczać. Gdyby życie było takie proste, mówi Gabi Maj tą swoją wdzięczną, niezwykle polszczyzną, no właśnie życie nie jest takie proste. Te sytuacje są kompletnie nieporównywalne. Ja myślę, że wiele kobiet w Emiratach, które cieszą się naprawdę ogromną wolnością, mogą sobie właściwie chodzić gdzie chcą, z kim chcą, nawet czasem nie wiedzą, że ich koleżanki, myślę, że są takie kobiety muzułmanki, które sobie nawet nie zdają z tego sprawy, że ich kobiety w tej samej wierze, będące w Afganistanie, żeby wyjść do sklepu, muszą mieć męskiego towarzysza, to może być nawet brat, jeśli męża nie ma, ale one nie mogą zrobić niczego.
I jak mówi Gabi, to bardzo się zmienia, bo było inaczej. A teraz jest znowuż gorzej. Gorzej z punktu widzenia oczywiście wolności dla kobiet, ale to są takie sytuacje, ja myślę, że my musimy czasem starać się chociaż spoglądać na tą rzeczywistość poza naszym światem. Podobnie być może, jak się teraz patrzy na Ślązaków. Nie przykładając jednej maski, jednej twarzy, jednego myślenia o danej grupie, o danym świecie. I ta otwartość to jest chyba coś, co nas jakby tutaj bardzo łączy, prawda, Kasiu? Bo w tej pracy reporterskiej mnie się wydaje, że najważniejsze to jest to, żeby właśnie usiąść i posłuchać tej historii drugiego człowieka, takiej historii opowiedzianej i tożsamej z tym drugim. To jest niesamowity przywilej, tak mi się wydaje, żeby móc takie coś zrobić. Ja naprawdę za każdym razem, bez względu, czy rozmawiałam z Filipinką, czy rozmawiałam czasami rzeczywiście, chociaż to jest bardzo trudne w Zjednoczonych Emiratach, żeby tak po prostu porozmawiać sobie z kobietami, naprawdę, to nie jest łatwe, ale uważam, że to jest ogromny przywilej. To wejście w ich świat, posłuchanie ich wersji, posłuchanie nawet tego, dlaczego one te twarze zakrywają, chociaż nasza perspektywa europejska naprawdę jest zupełnie różna i my byśmy powiedzieli, że za każdym razem to jest coś bardzo negatywnego. Trzeba słuchać. Trzeba słuchać, bo jak się nie... od jednej z nich, tak, że kobieta jest wyjątkowa, więc nie powinniśmy wystawiać jej wizerunku. Ja myślę, że w wielu momentach to rzeczywiście one tak nawet myślą. Oczywiście cały problem polega właśnie na tym, gdzie one tak myślą i chcą tego same, a gdzie jest to narzucane. I w Afganistanie na pewno jest to całkowicie narzucone. Powiedziałaś, że to wielki przywilej dziennikarza, reporterzysty, móc słuchać, móc usiąść w ciszy i posłuchać drugiego człowieka, tak odmiennego kulturowo, ale też wielka misja, Aniu, ty dzięki swoim materiałom z tamtej części wszechświata obalasz pewne stereotypy. Wiadomo, że myślenie stereotypami jest bardzo szkodliwe, chociażby stereotypy dotyczące uchodźców. Pamiętam, że to dzięki tobie zobaczyłam największy chyba w świecie obóz dla uchodźców w Jordanii, dobrze pamiętam. Nam się wydaje, nam Europejczykom wydaje się, że to Europa bierze na siebie największy ciężar związany z tymi migracjami. Tymczasem jest takie miejsce, w którym żyje milion uchodźców. No, milion i dwa, i takie obozy są przecież i w Libii, takie obozy są w Libanie. To są kraje, które biorą na siebie największy ciężar z całą pewnością, do tego stopnia, że czasem te proporcje ludności, która tam jest migracyjna, uchodźcza, a tych ludzi, którzy tam się znajdują i tam się urodzili, są zupełnie zakłócone. Opowiadanie, no właśnie dlatego mówię, że to jest niezwykły przywilej, żeby na to patrzeć, i nawet jeśli spotyka się przecież w tych światach również ludzi, którzy bardzo negatywnie mówią o imigrantach, prawda? Tego w ogóle nie chcą. Są w Jordanii, jeśli mówimy na przykład o Jordanii, palestyńscy uchodźcy, którzy nigdy nie byli na swoich ziemiach. To znaczy zostali wygnani z Palestyny i z terenów należących w tej chwili do, no gdzieś tam w pobliżu Jerozolimy, prawda? I zostali wygnani i nie urodzili się nawet na swojej ziemi. Ja mam taką wspaniałą, no chyba mogę tak powiedzieć właściwie, przyjaciółkę, która pochodzi z Syrii, jest Palestynką. Ona nigdy nie była w swojej miejscowości w Palestynie, nigdy jej nie odwiedziła. Nawet mówi, że nie bardzo by chciała w tej chwili już w ogóle tam być. Z tej miejscowości pochodzą oczywiście rodzice, ojciec i matka. Przyjechali do Syrii, do Damaszku i musieli uciekać z tego Damaszku. Czyli taka wielopiętrowa historia uchodźcza, gdzie jakby nagle Dubaj
staje się miejscem ich życia i miejscem takiego, miejscem, gdzie znaleźli jakieś szczęście i rodzaj stabilizacji. Nie jest oczywiście tak i to bardzo często padało w różnego rodzaju zarzutach, że Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska nie przyjmują uchodźców, prawda? Mimo tego, że są to uchodźcy pochodzący z tej samej wiary. Oczywiście tak jest. No nie przyjmują, rzeczywiście nie przyjmują. Poza tymi, których uważają za bardzo potrzebnych. A tak jest przy setkach Syryjczyków, którzy mają pracę w Zjednoczonych Emiratach i w Dubaju i którzy tam znaleźli swój bezpieczny dom. Czyli są jakimiś na przykład z wysokiej klasy specjalistami, dobrze wykształconymi lekarzami. I to nie jest tak, że tam nie ma Syryjczyków. Oj nie. Natomiast rzeczywiście wchodzą tam tymi drzwiami, które otwierają się dla dobrych specjalistów. I wtedy mają prawo pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale prawo pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, takiego prawa nie mam ani ja, ani Syryjczyk, ani Palestyńczyk, tak naprawdę nikt. Bo tam się dostaje prawo do pobytu tylko na czas, kiedy się pracuje. A kiedy się przestaje pracować, to potem miesiąc później już trzeba ten kraj opuścić. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ale rzeczywiście... Mówiłaś o Jordanii, zaczynałyśmy od tego obozu, od tego miejsca. No, gdzieś tam dotykanie tego świata i rozmowa z nimi, to jest takie, wiesz, ja mówię tutaj, tak mi się wydaje, samymi kliszami, ale jakieś kompletne przewartościowanie świata, prawda? Bo kiedy ktoś ci opowiada o tym, co się dzieje, jak bomba spadała na przykład na drogę, kiedy... Moja koleżanka jechała po chemię, bo była chora na raka i spadały na drogę łączącą jej dom ze szpitalem. Objeżdżała między poszczególnymi lejami po bombach, a na bokach tej drogi leżały szczątki ludzi. No to jakby zaczynamy myśleć, że w jakim my świecie żyjemy, jakże on jest zupełnie inny. To jest chyba, to był też dla mnie bardzo duży czas, już tak oprócz tego, no mówisz bardzo pięknie, że starałam się to pokazywać. Starałam się to pokazywać, myślę, że będę się starała to pokazywać cały czas, ale to był dla mnie też taki czas głębokiego doświadczenia i jakiejś zmiany porządku w moim świecie, który też no, po prostu się przeorganizował. Wróciłaś z Dubaju jesienią, dobrze pamiętam, Aniu. No właśnie, ale tak mentalnie nie opuściłaś tego miejsca. To udowadnia chociażby ostatni podcast, którego słuchałam bodajże wczoraj, raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, w którym usłyszałam twój materiał z Dubaju. To tak jest, że będziesz opowiadać nam wciąż o tym zakątku wszechświata? No będę się na pewno starała, tak. No też staram się napisać książkę. O właśnie, o to chciałam zapytać. O tym miejscu, pokazując to miejsce przez właśnie pryzmat niesamowitych absolutnie ludzi, których tam spotkałam z różnych stron świata. Przepraszam pani Olgo Tokarczuk, że się posłużę tym terminem wspaniałym, ale... No, chciałabym, żeby to była książka o biegunach, którzy w to miejsce wchodzą jak chyba w żadne na świecie. Nie boję się tego powiedzieć, wykorzystać już tę cyfrę. Tam mieszka 200 narodowości i wszyscy są też w związku z tym, że nie mają prawa stałego pobytu na chwilę. Zdają sobie z tego sprawę, aczkolwiek myślę, że to jest bardzo trudne dla wielu, kiedy po 30-40 latach pracy trzeba wrócić do swojego domu, do swojego kraju, który już nie jest twoim domem, nie jest twoim krajem. Wiesz, ja miałam cały czas w głowie podczas tego 4-letniego pobytu, że ja wrócę do swojego domu. Nigdy nawet przez sekundę nie myślałam o tym, że ja bym tam chciała zostać. Ale wiele osób, wielu również Polaków, to są ludzie, którzy tam mieszkają po 15, a nawet 20, nie wiem, 7-30 lat, którzy znają to miejsce od tego, jak zamieniało się z pustyni naprawdę w te wieżowce i jak budowano pierwsze drogi i pierwsze chodniki i zostawili tam po prostu serce, a jednak i tak wyjechać będą musieli.
Aniu, teraz zadam, już zbliżamy się do końca, ale trudne dla mnie pytanie, bo domyślam się odpowiedzi. Czyli Dubaj, twoje życie tam udowadnia, że tworzywo dźwiękowe jest niewystarczające do opisania świata. Ale czemu tak mówić? Nie chciałabym cię to utwierdzać w tym przekonaniu. Musi być, czuję, że ta książka, o której mówisz, jest taką głęboką potrzebą i może właśnie doskonalszym sposobem opowiedzenia o tym świecie. Ale wiesz, powiem ci, że mam taką ochotę i mam taki przykład cudowny. Nasza koleżanka Małgosia Żerwę właśnie wydała książkę o cmentarzach, które sfotografowała. Mówimy o reportażystce. Tak, reportażystce kiedyś z Radia Gdańsk, teraz współpracującej z Radiem Niemieckim. I to jest książka, która w taki lapidarny sposób opisuje to, co jest na tych zdjęciach, albo te opisy są w jakiś sposób może takie idące obok, bo pewnie nie chodziło o to, żeby opisywać zdjęcia, ale do tej książki jest dodana ścieżka dźwiękowa. Można wejść na stronę i posłuchać dźwięku tych cmentarzy i takiej dźwiękowej etiudy, którą Małgosia potrafiła stworzyć na ten temat. Czyli ja myślę tak, że się po prostu nie da tak uwolnić od tego. Myślę, że to jest, że chyba my jesteśmy z tego głosu, z dźwięków, z ucha, jak ty byś chyba chciała powiedzieć, i ze słuchania innych ludzi. Poza tym, Kasiu, wiesz, ja uważam absolutnie, że czy te historie będą spisane, czy one są opowiedziane radiowymi środkami wyrazu, to najważniejsze jednak są historie. I najważniejsze, że je usłyszeliśmy. Ja z całą pewnością nie umiałabym tak opisać tej rzeczywistości, w której się tam znalazłam. Nie mam takiego talentu jak, nie wiem, Magdalena Grzebałkowska albo Filip Springer, czy Wojtek Tochman, którzy jadą i potrafią opisywać wspaniale świat. Ja mogę zapisać to, co ludzie mi mówią. Widzisz, to jest całe radio, całe słuchanie, które jest tak bardzo potrzebne. Inaczej ta książka by na pewno nie powstała, gdybym nie wysłuchała tych ludzkich historii. Poza tym język. Niestety my zwykliśmy podróżować w głąb człowieka. Tak się mówi, że reportażysta radiowy nie musi podróżować w przestrzeni, bo podróżuje w głąb człowieka. Dlatego, że inne języki są dla nas jednak barierą, często nie do pokonania. Tak, co do tego to na pewno nie mam wątpliwości. Moja koleżanka Palestynka nigdy się tak nie opowie po angielsku, jak mówi po arabsku, prawda? Mimo tego, że mówi wspaniale po arabsku, mimo tego, że mówi wspaniale po angielsku. Z całą pewnością tego się nie da zrobić. Język serca jest zupełnie inny. I myślę, że właśnie być może dlatego ta książka jest mi jakoś potrzebna, żeby opowiedzieć ich światy. I być może też ten sposób, który zauważyłaś pewnie w podcaście, w którym kiedy ja siebie też bardzo mocno wkładam w rzeczywistość tych reportaży, on wynika z tego właśnie, że ja jestem w stanie opowiedzieć coś, co dostrzegłam, co poczułam, a czego ta osoba w języku angielskim nie do końca jest w stanie mi przekazać, wyrazić. Tak, wyjaśnić. To czekamy, Aniu, na książkę. To kwestia miesięcy. Tak, tak myślę. Kwestia miesięcy. Ja osobiście czekam najmocniej jednak na reportaż. Może o Śląsku, o Nowym Śląsku, bo Śląsk się zmienił. I teraz co najbardziej przykuwa twoją uwagę na Śląsku po powrocie? Wiesz, mam taki jeden temat, który jest gdzieś tam współczesny, tak mi się wydaje, chociaż bardzo mocno zanurzony w przeszłości. Jest tematem, w sprawie którego nawet w piątek się umówiłam. Też miejsc przemysłowych, których już nie ma, czyli huty. I opisuję historię ołowianych dzieci. Dzieci, które ze względu na to, że mieszkały w pobliżu huty w Szopienicach, zachorowały na ołowicę. I noszą tę chorobę ze sobą do dzisiaj, a ja gdzieś widzę w tym też taką metaforę jakiejś epidemii,
która drąży nasz świat, tej być może związanej też z koronawirusem, ale też tej związanej ze smogiem, którym oddychamy przez pół roku, nie wiedząc, co się z nami dzieje, bo wydaje mi się, że mechanizmy zatajania, niemówienia, wykorzystywania przez władze tych rzeczy są bardzo podobne. Wtedy w latach 70., bo historia ołowianych dzieci to są lata 70. na Śląsku, i rzecz ołowicy jako choroby jest rzeczą znaną, bo dotyczyła ludzi pracujących w hutach, nie tylko zresztą na Śląsku. Natomiast to, że nie tylko dotyczyła pracowników, którzy jakby no niestety potrzebują pieniędzy, idą, pracują i jakby konsekwencją tego jest ta choroba, którą ze sobą przynoszą, ale dotyczyła też dzieci mieszkających w pobliżu huty, no to jest rzecz, która jakoś tam rzeczywiście mocno mnie ostatnio zainteresowała. I to przeniesienie na to trochę, co teraz się dzieje. Aniu, czekam i bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem była Anna Dudzińska, przez lata związana z Polskim Radiem Katowice, wciąż opowiadająca o świecie również dźwiękiem. Dziękuję. Przypomnę, że nasz projekt realizujemy dzięki wsparciu miasta Lublin. Teraz zapewne będzie przerwa wakacyjna, a po wakacjach odwiedzi nas, miejmy nadzieję, wspomniany Dariusz Rosiak. Aniu, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.